uważam, że jest to dobra grupa, bo można powalczyć z tymi zespołami. Una equipa con Lewandowski sempre pode marcar golos. Nie można przystępować do rozgrywek i od razu myśleć, żeby się tylko utrzymać. Uważam, że jest to dobra grupa, bo można powalczyć z tymi zespołami. Na pewno, jeżeli chodzi o Portugalię, to jest numer jeden w tej grupie, ale i z Chorwacją, i ze Szkocją uważam, że możemy normalnie zagrać. Jest to też kwestia doświadczenia. Przy tej zmianie pokoleniowej, jakie gdzieś tam następuje w tej naszej reprezentacji, to uważam, że może być to, mogą być bardzo ciekawe spotkania. Mamy Portugalię, która fantastycznie przebrnęła przez eliminację. Mamy Chorwację utytułowaną i na Mistrzostwach Świata, ale też w Lidze Narodów w poprzedniej edycji. Druga drużyna, tak, srebrny medalista. Mamy też takiego trochę niedocenianego, ale wydaje mi się, że takiego czarnego konia, czyli Szkocję, która też przez eliminację do Euro przebrnęła całkiem nieźle, wygrała bodajże z Hiszpanią. Un grupo interesante, un grupo para nós, para desfrutar, para nossos adeptos i também viajar, sair i ver o jogo contra a Polônia, um estádio espetacular e o ambiente de Hamden também é especial. Ale jest na pewno zespół, który gra finezyjnie, zespół, który potrafi bardzo dobrze utrzymywać się przy piłce, ale nie możemy zapominać, że nie da się wszystkiego wygrywać. No, piłka jest taka, że gdzieś tam w którymś momencie też ta maszyna portugalska się zatnie i to jest normalna kolejna rzecz. Queria perguntar sobretudo sobre as suas memórias relacionadas com a seleção polaca, porque se não me engano você teve a oportunidade de jogar na Polônia na última época, assim, da Liga das Nações. Sim, foram dois jogos no mesmo estágio, foi um jogo muito bom em Bruxelas, mas também foi um jogo competitivo em Warsaw. Acho que uma equipa com Lewandowski sempre pode marcar golos facilmente e tem perigo. Respeito muito o futebol polaco e acho que os jogos em setembro, outubro, quando nós jogamos a Polônia, pode ser uma equipa muito, muito forte. Chorwacja, finalista poprzedniej edycji Ligi Narodów i też taka drużyna, która no jednak na tych wielkich turniejach zawsze potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę mają wielu ciekawych zawodników, tak, szkolą też dobrze, dlatego tym bardziej to jest taki ciekawy przeciwnik, ale też trzeba powiedzieć, że mają wielu zawodników wiekowych, którzy gdzieś powoli kończą karierę, ale też mają ciekawych. No, w U21 graliśmy z nimi mecz towarzyski. Było tak ustalone, że Chorwacja przygotowywała się do Mistrzostw Europy i mogła grać z starszymi zawodnikami, także to trochę inaczej, ale był to bardzo ciekawy sprawdzian i tu wiemy, że też jesteśmy w stanie ograć zespół Chorwacji. No i na koniec Szkocja, chyba też drużyna, która w ostatnich miesiącach zrobiła ogromny postęp i to pokazuje choćby to zwycięstwo z Hiszpanią. No to prawda, ale też nie można powiedzieć, że my gdzieś przy tych zmianach uważam, że jesteśmy w stanie z każdym powalczyć i to zrobimy. Na pewno to odświeżenie teraz, że będziemy mieli jeszcze mecze barażowe, też dużo daje. Oczywiście to jest też, trzeba na to patrzeć z różnych perspektyw. W poprzedniej edycji tak naprawdę można było walczyć de facto z jedną drużyną o utrzymanie i korzystny wynik z tą jedną dawał utrzymanie. No teraz jeszcze jest możliwość taka, że można przegrać w barażach z tymi potencjalnymi kandydatami z dywizji B. No więc są plusy i minusy, ale ja oceniam bardzo pozytywnie. Uważam, że ten format naprawdę się sprawdza. Kalendarz jest skrojony tak, żeby te mecze wszystkie się pomieściły. Dlatego najważniejsze, żeby ten zespół był dobrze przygotowany, żeby ten zespół już zmienił się trochę, bo to co wiemy, no, muszą przyjść nowi i ci nowi zawodnicy muszą pokazać, że potrafią grać i obronić tutaj, walczyć o pierwsze miejsce w tej grupie, bo trzeba zrobić wszystko, żeby grać jak najlepiej. No, nie można przystępować do rozgrywek i od razu myśleć, żeby się tylko utrzymać. Dlatego od samego początku chcemy zrobić wszystko, żeby ten zespół był dobry, żeby ten zespół był zgrany i żeby ten zespół walczył o coś wyżej. We'll be right back.